Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku będziemy po raz kolejny uzupełniać album z naklejkami z kolekcji Das Ferrero Sammelheft. Chodzi tutaj o naklejki reprezentantów Niemiec. Mam przygotowane kolejne sztuki do wklejenia. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja po uzupełnieniu dzisiaj albumu, ile jeszcze będzie brakować. Zaczynamy, moi drodzy, z pierwszą naklejką, Ter Stegen. Brakuje tutaj Manuel Neuer na razie jeszcze, ale Ter Stegena mamy, więc sobie go oczywiście wkleimy. Ok, czyli tu jest komplecik, dwie naklejki. To wszystko tutaj nadal brakuje, czyli mamy 3, Neuer 4, na razie 4 braki, 5, tutaj mamy. No coś się nie chce odkleić teraz. Tacha też nie ma, więc jest 6 braków. Tutaj ta naklejka jest. 7, 8, 9, 10, 11. Halstenberg jest. Nie jest to, moi drodzy, takie łatwe, bo opakowania są oczywiście pozamykane. Nie wiemy, co jest w środku. Jak się kupi, to dopiero w domu po otworzeniu wszystkich takich słodkości, Duplo czy tam Kinderriegel, można zobaczyć, kogo się trafiło. Więc to też jest szczęście, żeby trafić to, co jeszcze brakuje. Oczywiście, jak będą tam brakować 2-3 sztuki, to sobie może zamówię z eBaya, bo nie ma sensu kupować tych produktów. Też to ktoś musi jeść, że tak powiem. Mamy teraz Emre Chana, wcześniej Nico Schulz. Kimmich. Gündogan. Czyli jak na razie tutaj w środku zawodnicy są kompletni. Obie naklejki są Leon Goretzka. Też będzie komplecik. Podobna sytuacja jest z Krosem. Też jest druga naklejka. Tutaj mamy rozkład meczy. Kai Havertz. Też będzie komplet. Podobnie będzie z Draxlerem.
Tutaj mamy Branta całego. Brakuje Serdara. Luka Waldschmidt również. Brakuje naklejka. Zane jest kompletny. Gnabry brakowała ta naklejka w akcji. Też ją już mam. Czyli te naklejki w akcji są kompletne. Wszyscy zawodnicy są już w albumie wklejeni. Tylko brakują te portrety. Marco Reus. Werner jest już dawno cały. Tutaj mamy naklejki, jak zawodnicy byli dzieciakami. Tu teraz mamy Markusa Zorga. I zaraz tutaj napomknę na temat tych dużych naklejek. Moi drodzy, miały one być od połowy maja w produktach Milkschnitta albo Kinder Pinguin. No niestety nigdzie tego nie widziałem i do dzisiaj nie mogę tego znaleźć, więc nie wiem, czy to była taka krótka akcja, kilka dni i zostało to wykupione. Będę musiał się rozejrzeć, czy gdzieś tego nie ma na eBayu, bo to są takie dwie duże naklejki. No i jeżeli to będzie brakować, no to album nie będzie kompletny, bo pozostałe no jakoś tam można trafić, bo produkty są w sklepach, ale z tymi to już jest problem. No i teraz pozostała nam jeszcze do wklejenia seria stadionów. Mamy tutaj Budapeszt, tu jest Bukareszt, a Budapeszt jest tutaj. Następnie Bukareszt. Odwracamy stronę i tutaj ostatnie cztery naklejki też już są, więc stadiony będą kompletne. Dublin. Tu mamy Glasgow. München, Monachium. No i ostatnia naklejka. Stadion w Rzymie. Zaraz sobie sprawdzimy, ile tych naklejek brakuje do końca. Tu już nic nie ma. Czyli stadiony wszystkie. O, tutaj mamy właśnie. W Milkschnitcie albo w Kinder Pinguin powinny być te dwa różne motywy. I od połowy maja powinny one być. No niestety nie widziałem do dzisiaj jeszcze ich. Ok, tutaj można sobie samemu wkleić. Czyli brakuje raz, dwa, trzy. Tu jest komplet. Komplecik. Cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Szesnaście naklejek brakuje do końca, moi drodzy. No więc jesteśmy, że tak powiem, chyba już dwie trzecie za nami. Ale brakuje jeszcze, brakuje. Zobaczymy, jak będzie sytuacja, czy uda coś jeszcze mi się znaleźć, trafić. Wtedy oczywiście zrobię jeszcze jedno uzupełnianie. No a dzisiaj to wszystko, moi kochani. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam!